Cześć, dzień dobry Państwu, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zmierzymy się w bardzo dziwnej i specyficznej konkurencji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, taki sam czerwony przycisk. Tak, ja do Maca. Jeszcze tego nie powiedziałem. Taki sam czerwony przycisk, jaki wiesz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo w dzisiejszej konkurencji będziemy jeść sosy z McDonalda. No i sosy. Same sosy? Będziemy mieć tylko jedną paczkę dużych frytek. Na łebka czy jedno? Na łebka. I ten, kto zje najwięcej sosów, wygrywa. Wyłączyłeś o czym? 3000 zł. Nie, to po prostu ty podeszłaś i czujnik zareagował w ten sposób, że cię nagrał. Znaczy, nie nagrał. Jak przyłożysz. Jak przyłożysz, to automatycznie czujnik. Nagrywamy już tak bliska! Daleko, to jest trochę kosztowne. Dobrze, jeżeli zostawiliście już subskrypcję, to nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Chcesz coś smakać, tak wspominałaś? Co, koleżanko? Sos chcę pewnie. A przywiózł byś mi tak z 30 hamburgerów, bo tak trochę głodny jest. 30 hamburgerów są dla ciebie. Tak 30, a tak minimum, a takich ostrych. Ostry? Tak, 30 jalapeno. A ty musisz sosy jeść dzisiaj. Sosy, a możemy mieć hamburgery. To ja chcę barbecue. Tak, błagam cię. Dobrze, wezmę różne. Ale dużo barbecue. Smetanowe. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. To jakie sosiki chcecie? Śmietanowy. Nie, bo ja mam uczulenie. Ale stary, ale co mnie to obchodzi? To nie bierzesz udziału w challenge'u po prostu. Nie, no dobra, inaczej. Będą leżeć wszystkie sosy i każdy może sobie wybierać, jaki sos chce zjeść. No i jeżeli ci się skończą, no to przegrasz po prostu. Ja wezmę 300 sosów ogólnie, tylko. Jeśli mu wezmę jego sosy, to on też nie będzie mógł jeść. No nie! Ty masz tam coś uczulenie? Ja też nie mam na nic. Jak można mieć w ogóle uczulenie? No nie wiem, sorry. Ja mam uczulenie na koty, na kurz, na pierze, na roztocza, na dupków. Dlaczego się spojrzałeś na mnie? Zrobiłem nam doświetlenie, nie doświetliłeś nas. Jak cię nie doświetliłem? Ja cię... Ja włączyłem. Dobra, to jakie chcecie sosy? Mówcie. To ty? Niech będzie jeszcze słodko-kwaśny. A dla mnie śmietanowy. Śmietanowy, dobra, no to ja biorę słodko-kwaśny. Także jedziemy, ja jestem bardzo ciekawy, jak typiarka z McDonalda zareaguje, gdy powiem jej, że chce 300 sosów. A ciekawe, czy mają w ogóle tyle na stanie? Wydaje mi się, że mają. Dzień doberek, dobry wieczór. Dobry wieczór, mam zamówienia. Ja bym poprosił tak, 300 sosów. Jakie będą? Słodko-kwaśne. Wszystkie 300, tak? Nie. Śmietanowe, słodko-kwaśne. Wszystkie sosy. Wszystkie pomieszane. Sosy, jakie są. Barbecue. Proszę wymieszać. Ale najwięcej. 300 czy raz? Ale najwięcej tak 150 słodko-kwaśnego. Dobrze, słucham dalej. 8 paczek frytek. Jakieś specjalne zamówienia dla was? Loda. Duże frytki będą? Tak, duże. McFlurry waniliowe. McFlurry waniliowe? Z KitKatem i podwójnym karmelem. A po ile są sosiki? Po złotówce. A, no to nie tak drogo. Dobra. Podrywasz panią? Ale jak już bierzesz 300, to trochę drożej. A co? Po prostu rozmawiam. Podrywasz. Na pieniądze? Tak, na pieniądze właśnie. No nie. Pytaj się, czy promki nie ma na 300. A promocji nie dostanę na 300. Oh my god, so funny. Nie ma ich. Chyba uciekło. Dały pani radę nabić to zamówienie na ekran? Damy, momencik. A będzie ta promocja jakaś? O, jeszcze Cole Zero. A to za Cole Zero i szejka waniliowego jeszcze. Chwileczkę. A trudno nabić, tak? Nie. Nie? To czemu tak długo? No, także pani z okienka w ogóle nie była zdziwiona w sensie. Not surprised. Codzienność. Tak jakby to była normalka w 100%. Nie wiem, ja bym się zdziwił, jakby ktoś podjechał. W sensie tak troszeczkę chociaż takiego... No ja też myślę, że się tak zawaha głosem albo chociaż no cokolwiek. Słucham, ile? 300? Jakbym powiedział 3000? Ja bym tak powiedział, słucham, ile? Ale wydaje mi się, że jakbym powiedział 3000, to bym powiedział, okej, okay, dobra, nie ma problemu. Zero emocji w ogóle. Wyplana to uczuć. No dobra, zobaczymy ją. Ja muszę zobaczyć, jak ona wygląda. A skąd jest ta sama co dalej? Czemu chcesz zobaczyć, jak ona wygląda? Bo lubię wyprane z uczuć. Żartuję przecież. Numer 21? A nie wiem. To te sosy. Dobrze. 259 zł 10 zł. A można jeszcze 9 nuggetsów okay, domówić? Dostałem rabat? Tam było 300 sosów. Miał być rabat? No nie wiem, dostałem jakiś w sensie rabat? Zamówiliśmy 300 sosów, a jeden kosztuje zeta, a pani mówi, że 200 coś. 300 sosów zamówiliśmy. Jeden jest po złotówkę, no to jakim cudem? Zobaczę, bo koleżankę to nabiję, on będzie. Aha, dobra. Ty no, co, jakim cudem 200 coś złotych? Sos jest pozeta, a wyszło mnie nic 300. A co jeszcze z dodatkami? Co jeszcze z... A jeszcze chciałam nuggetsy, proszę mi jeszcze nuggetsy zamówić, proszę pana. Nuggetsy jeszcze, dobrze, tak, zamówię 9. Nuggetsy. Może, z jaszczura będziemy jeść. Mogliśmy się w sumie nie odzywać, może byłoby 300. Właśnie mam się sprawdzić. Ciekawe. Ale jak nie, to byśmy spinę zrobili, mamy nagrane, jak zamawialiśmy. Ale zawsze się mylą. Ostatnio pamiętam, z papierem się pomylili. No, tak. Za 2,36 sprzedali nam... Cały zapas papieru za 2 złote. Ja poziom nie mam
mamy więcej sosów, mogę dobić śmietanowe albo słodko czaśne. Tak, tak. Tak, tak, tak. Ale jestem zdziwieni, nie? No. W sensie takie zamieszanie nie, zrobiliśmy tam w McDonaldzie, że... Ale przyjdą klienci, nie będą mieli sosu do niczego. Wszystko jego wina, pamiętajcie, wszystko wina kamerzysty, jeżeli... No tak, przyjdą klienci, sos nie mamy. No to już nie ma więcej. No tak. Wszystkie nam da. Tak. Straszne zamieszanie chyba tam zrobiliśmy. No, już nigdy sosu tutaj. Będzie takie tylko panie. Ale ile już czekamy? 10 minut? 15? No. Masakra. Już ci to już w ogóle nie ogarniają. I to tylko przy nabijaniu tak długo czekamy, a ile będziemy czekać przy odbieraniu. Oni muszą to policzyć, nie? Żeby się nie pomylić. A jak się pomylą? Oj, to wrócimy i... Te sosy a będziesz... gotują? Co? Gotują sosy? Będziemy właśnie co czekać? Tak, w takim garnku. Łapiesz do torby i dają. No ale pierwszy raz coś takiego mają, pewnie im system wywala w ogóle. Co, że nie mogą tyle nabić, nabijają na rachunku? No też mi się tak wydaje, no. Że nie mogą po prostu tyle na rachunek nabić. I muszą kilka rachunków, no pewnie tak zrobię. Zawiesiliśmy system McDonalda. Ty stary, czemu na nas trąbią? No chłop na nas trąbi, no i czemu, bo stoimy tutaj pół godziny, to ale jest no przecież to nie nasza wina. Ale to nie jest nasza wina, no nasza stary. Nie, no ale... Wyjdź do niego, przejście. Idź. Bo cię przestraszy na pewno. A ty byś się Karła nie przestraszył? Karła? No ale strasznego, a nie groźnego. No przestraszyłbyś się czy nie? Nie? No to idź, zobaczymy się. Dobra, nie przestraszyłeś się, widzisz? On się nawet mnie boi. Mamy tak, 128 sosów słodko-kwaśnych, 30 sosów musztardowych, 97 sosów śmietanowych i 45 barbecue. Musztardowych? Tak. Takie? Co to będzie jadł? Ja na pewno nie. Ty. Nie, ja jak jaszczur, jak ci nie zostanie już możliwość, to będziesz musiał to jeść. Ale mam uczulenie na taki ten. Na musztardy nie masz. Nie kłam, nie kłam, nie masz. A wiesz, kiedyś jadł musztardę? Stary, ty na wszystko uczulenie masz? Nie na wszystko, no ale no mam. No, no to po prostu przegrałeś. Ale barbecue chyba mogę. Wcześniej przegrałeś z dredziarzem, teraz... Mamy dwie torby, zaraz pokażemy jak to wygląda. To ja nawet nie wyobrażam. Jezu Chryste! To ty to jest AMG! Zalałaś Mercedesa! Zalałaś Mercedesa. Dobra, ja jadę, chcę zobaczyć jak duża jest kolejka. W sensie ile osób stanęło. Jestem ciekawy. Ile osób czeka, no bo i dwóch wyjechało. Dwóch wyjechało. Ty, jak kamerzysta? No chodźcie zobaczyć. Grubo, co? Ale po co w ogóle? Słuchaj, ja tyle sosów. Ty bardzo lubisz sosy, ale po co ci tyle aż? To jest tylko 300. To jest to. Ale stary, powiedz mi. Ja rozumiem, że ty masz chore pomysły, ale co ty chcesz z tym zrobić? Nie wiem, chcesz zrobić wannę sosów? Nie. Kto najwięcej zje? No przecież ty stary. No. Ale ty... nie! Ale jak to najwięcej zje? Widziałeś go? Ale z czym? Patrz na wszystkich? Patrz na wszystkich? Potem on. Ale ja też wiem, ile ty potrafisz zjeść. No, ale on jest tymi dwa razy większy. Żeby mnie zmobilizować, musisz dać jakąś gotówkę. Ile dajesz gotówki za... Trzy koła. Trzy koła? Za wygraną. Easy win. Słuchajcie, już możecie przestać brać udział, nie? Ten jest sam już wcześniej. Nie, tak się... Stary, czemu ty otwierasz sobie te sosy już wcześniej? Ja się mogę. Aha, nie. Nie, no chyba jesteś nienormalny. Ale jakie zasady, co mamy zrobić ogólnie? Spokojnie, macie jedną paczkę frytek do skonsumowania z tymi sosami, także będzie to obrzydliwe potem, jak skończą wam się frytki. Zresztą mimo wszystko będzie obrzydliwe jedzenie tych sosów, ale... Ej, naprawdę, będziemy mieli jakieś frytki czy nie? Ale możemy wybrać jakieś... Jedną paczkę frytek, jedną. Na tyle sosu? Także cóż, zaraz zaczynamy, będzie grubo na pewno, bo nie wiem, czy tutaj nie dojdzie do odruchów wymiotnych i czy kibel będzie czysty. W każdym razie, no cóż, rozłożymy to na stoliku, zawołamy wszystkich, bo jeszcze Masza nie przyszła i zaczynamy naszą konkurencję. Także zapraszam Państwa do oglądania raz jeszcze. I jak, wszyscy gotowi? Spokojnie. Tłumaczę zasady. Po skończeniu sosu jednego wkładacie sos jeden w drugi, tak? Jeden w drugi wkładacie i liczymy, kto najwięcej zje. Jak bardzo musi być czyste to? No musi być w miarę czyste. A mogę wypić te sosy tak o? Czy nie mogę? Nie możesz, musisz jeść pojedynczo. A gdzie jest w ogóle Masza? A ile mam czasu? Masza! Warto naszego zdrowia, żeby jeść tyle kalorii, moim zdaniem. 3000 zł nie jest warte? Nie, zdrowia nie. Stary. No siadaj! No zaczynamy konkurencję. O trzy koła. No w sensie kto zje najwięcej sosów. Ale ja nie mogę tego jadła, to jest normalne. A dlaczego? Jak chcesz wyglądać jak świnie, to jest wasz problem, ja tego nie będę jadła. Że co? Że słucham? Jak chcesz wyglądać jak świnie, to żyjcie, ja tego nie będę jeść. To jest specjalnie dla ciebie sos spodlany jest taki. Ale ja nie mówię. Nie zjesz? Na pewno? Nie. Czas! Start! Możecie zaczynać. Pamiętajcie, że macie tylko jedną paczkę frytek. Ten, kto będzie chciał żygać, wie, gdzie znajduje się toaleta. Zaczynasz od śmietanowego. Tak, śmietanka. Lubię śmietanowe. Śmietanowy jest bardzo dobry. A ty to wylizujesz to? Takie zimne. Ty chyba wiesz, ale patrz jaką... No, ty chyba dobrze wiesz, jak wylizać. Lata praktyki. Patrz. Wylizałeś. Niby są te frytki takie zimne. No, o to chodzi.
serio. To jest najgorsze. Ale bez przesady, to są tylko sosy. Jak tam jaszczurek wylizał? Ty jaszczurek dwa wylizał. To jest prawdziwy mistrz lizania. Ale... Dobra, nieważne. Co nieważne? Co tam chciałeś powiedzieć? Nie, no family friendly, więc nie będę. Chciałeś coś powiedzieć. Ja chciałem coś powiedzieć. Za mało frytek do tego challenge'u. Stary, ja nie mam cię łagodzić po podbiegieniu. Ale mnie to nie interesuje, ale sam sos jest sam w sobie jest takowy. Ne? No to właśnie o to w tym challenge'u chodzi. Nie, obrazie sosu barbecue jest przepyszny, ja tego mogę literami. No to czemu jesz do tego frytki? Kamuś, no bo jakie obrzydliwe. Bo jest lepsze. Dobra, jaki pan Dowel bierze do buzi z ręki? O nie! No w sensie o co wy budżetujecie jaki i tak ja wygram? No co się staracie? Agatka, ogólnie? A kiedy kupisz most mecz? Ale... Ma już? No, a to wtedy co byliśmy w tym tym? Ale, po BDS-a, ale ty tak? Jesteś śmieszny! Ale ty jesteś śmieszny! Ja widziałem takie fajne w zoologicznym ostatnio, pasowałyby do niego. Przypalona fryta. Szelki takie mamy jeszcze, co mieliśmy. Kamuś, ja cię wyciągnę z tego, ja cię z tego wyciągnę. Pomożemy ci. Co ty jaszczur robisz? Co ty jaszczur robisz? Ja robię tak, tak? O, jesteś obrzydliwcem, nie? Najgorszym. Jak ostrygi się jedzą, to tak właśnie. No i jest, jedzony. Ile od tego? Już ja. Dobra, dziękuję. Dobranoc. Czy tylko ja dopiero jedną sosję? Nie, no nie, bo frytki są. Ja też. 8. Okej. 9. Nie wiem, czy tu jest sens się starać, nie? Bo mamy tutaj takiego jaszczura, który zje wszystko, bo jest obrzydliwcem najgorszym. Nie, no jest sens się starać. Za drugim... On zje dużo na pewno. On jest jedyny, zobacz, który chyba jest... Zobacz, widzisz jak się... Lubisz siorbać? Jeszcze raz? Lubisz siorbać? Oczywiście. No właśnie, no to ja nie wiem, czy mam jakiekolwiek szanse. Masz, z jaszczurem masz, tylko musisz być bardziej dostosowany musisz do tego challenge'u. Musisz też tak lizać patelnie jak oni, znaczy sosy. No. Wiesz, patelnie. Okej, patelnie nie lizałem. Poddajesz się? Sosu mam już dość. Serio? Zjadasz w ogóle jeden? A co ty się spodziewajesz, że ona zje wszystko? A może na palca sobie namierać? Po niej to bym tak się spodziewała, no ale... Ale że co? No ale no nie zjadłam. Ty dbałaś o palce. Czy ja mogę komuś dedykować moje frytki? Nie możesz. Nie, niestety. Nie możesz. Sorry. Kamuś. Więcej takich challenge'y. No dobra. Jest czy ty masz zamiar w ogóle coś kiedykolwiek wygrać? W jakim ty mnie świetle stawiasz? Już wygrałam twoje serce. To mi wystarczy. Nie wygrałaś. Nie wygrałam. Złodziejko. Zmanipulowała chyba. Manipulacja. Stosowane tutaj. Czy ja mogę wiedzieć, co ty jaszczur robisz ze swoim życiem? No drugi słupek. Drugi słupek, drugi słupek. O Jezu, ja nie mogę na to. On się nie mógł doczekać, on tylko tak. Ale jako to tak ciąga, to mi ja mam odruch wymiot. Ja, mi się wydaje, że ja prędzej. Do końca, tak, do końca, tak. I papierek, jo. Jaszczur nie już jadłeś. Nie. Dobra, jest sens, serio. Jest sens. Jest sens, bo w pewnym momencie. W pewnym momencie. Dobra, za drugie miejsce też płacę, okej? Okay? O, z półtorej koła? Nie, 500 zł. Jako nagroda po 3, ale tylko drugie miejsce. Bo ja coś czuję, że Jaszczur wam nie pozostawi suchej nitki na sobie. Żeby tyle dostać, a we łóżcie tylko zjeść sosy. Ja ogólnie powiem tak. Ja nie mogę tego nagrywać, ja jak on to je. Do całej paczki frytek, do całej paczki frytek za jeden pół sosy. Bo ja nie nadążam. Nie, dobra, nie, to nie jest dla mnie sport. To jest dla jaszczura, to jest sport dla jaszczura. Jaszczur jest chory. To co, odpalasz? No tak, odpalam. Przepraszam. No dobra, no nie musisz mnie przepraszać. Co, chcesz odpaść? Ale ja przepraszam widzu. Stary, musisz, znaczy możesz odpaść, ale chcesz się tak pokorzyć? Karzełek, ile zjadłeś? Tyle zjadłem. Odpowiedź dla wszystkich. Nic prawie nie zjadłem. A ty zjadłeś jedno? Śmietanowy się najłatwiej je. Bo ja musiał przeprosić widzów. Ty ja, ja przepraszam widzów was kochanych, że przegrałem, ale kolejny konkurent się postaram. Jaszczur. Ale ci powiem, że nie jestem pełny, ale po tym już mnie trochę brzuch zaczyna boleć. Brzuch cię zaczyna boleć? Widzisz, byłeś stale ci przed. Ale nie, że jestem pełny, tylko po prostu. Nie wiem, śmierdził boli. Jezus, już chyba nie boli. Jezu Chryste! Jezu, jesteś obrzydliwcem, nie? Zobacz. Kamuś. Ale zajebiście. Kamuś. O, jeden. Jola, opowiedziałeś, że gdzieś 50 i co? Co mówiłam, ale widać, że bajki pisze. Ja mam 25 już. Policzę. Już nie mogę. Jak nie możesz? No, już nie mogę. Już mi się nie chce. Jestem pełna. Kurde, no. Pociekło mi na spodnie. Właśnie to muszę ze spodni też, tak? No. Jezu, jaki on jest obrzydliwcem. Był i zawsze będę. Jesteś w stanie go w ogóle dogonić? Tak stary, powiedz mi szczerze. Patrz ile on ma tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No ma 10. A ja tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Bo ja bardziej je zbijam. Ale to nie jest na czas. To nie jest na czas. Ja zjem spokojnie, ja się będę delektował. Zjem wszystkie te sosy. Robię dzisiaj rekord świata. Tak? Mówisz, że... Patrz. Yes.
tutaj będzie rekord bity. Boże, jak ja żałuję, że ja te barbecue otworzyłem. To nie jest to. Co, zaczynasz grać? O, co, wracasz do gry? No nie no, kurwa. Nie wracasz? Wracam. Ona chyba zmienia zdanie, to co? Lecisz, tak? Zgłodniałaś, tak? Co, przecież nie chcesz wyglądać tak jak my. Ty to powiedziałeś. Dobra, no, ja ona chyba nadal nie chce wyglądać tak jak my. Ona przyszła tutaj po prostu zjeść parę frytek zimnych. To taka prestiżowa laseczka, jak ty jest sosy z marynada zimnymi frytkami. Powinnaś lecieć z restauracji do Warszawy pojechać, a nie na no. Dziś. Restauracje są zamknięte. Stary, więc jakby... Cieszę się z tego, co mam. Żałuję tego. Dobrze, Jaszczurka, powiedz mi, jak sobie radzisz? No nie wiem, wezmę inny, spróbuję, ale chyba... Nie mogę go jeść, ale chciałem spróbować tak dla odmiany, żeby rutynę zmienić. Nie, tego nie jem. On jest najlepszy! Tego nie jem. Nie. Obydny jestem barbecue, nie? Nie, tego się nie da zjeść. Tego się nie da. Nie da się. Nie zmieniam rutyny. Najgorszy, nie bierzcie barbecue. Ja uwielbiam barbecue. Ja też uwielbiam. I barbecue. Że kto? Mój tata. Nie wiem, Jaszczur, powiem ci tak, jesteś chory. No jest chory, on jest chory. Ile zjadłeś? To też odpadasz? Nie wiem, no i coś tam zjadłem. Odpadasz? Nie. Wiolka, jak odpadłaś, to proszę cię opuść stanowisko, a nie odtwarzasz tutaj sobie TikToki. O, jest, straszne. Ej, słyszałam tylko ten dźwięk, który się tak samo. Masz tak samo, że odruch wymiotny z miejsca? Tak. Jak słyszysz Jaszczura? Tak. Dlaczego on tą wierzył? Nie chcę patrzeć na tą stronę. Nie chcę. On zaraz wyższą wieżę od ciebie zrobi. Twojej głowy. Słuchaj, ja jestem przekonany, po prostu idę w taką metodę, on zaraz się zapcha i nie będzie mógł jeść, a jem powoli, delektuje się. No. Ja kiedyś też taką metodę przyjąłem, pamiętasz? Z frytkami. Nie ta. Podobno. Z czym? Z frytkami. I co, i przegrałeś? Dredziarz. Po co ja to robię? Po co ja to robię? Dobrze wiesz, że już nie wygram. Bo jesteś zawzięty. I zawsze taki byłeś, no. Ja też nie chcę. Nie, nie można. Nie można. Nie, spróbuj tylko ruszyć. Co to ma być? Ułatwienie. No ułatwienie, ale to jest oszustwo, a nie ułatwienie. Co ostatnie miejsce? Stary, nie short. Stary. Mnie też. Ej, jesteś słodka? Dawaj słodkę, ale taką grubą, żeby szybko wciągać. Jaszczur, ci idzie jedzenie. Nie wiem, czemu ja to robię. Tak szczerze, jak patrzę na Jaszczura, to po prostu no. Mam odruch wymiotny. O Jezu, naprawdę mam odruch wymiotny. Że ja nie patrzę w jego stronę. Przewracam. Nie jesteście tutaj, ale jakbyście tutaj byli i byście popatrzyli na twarz Jaszczura. Siorbanie i wyobrażanie sobie różnych dziwnych rzeczy z nim związanych. No nie jest za ciekawe. Ja mam tak zawsze. Jak patrzę na Jaszczura? Bo widzę ten moment, kiedy on je. Generalnie kto się czubi, ten się lubi, więc myślę, że będziecie niedługo w związku. Nie dziwię się, jeśli będą dwoje w związku otwartym. A potem... Otwarty w związku. Ja już się bardzo podoba. Ja na niego patrzę. No właśnie na niego nie patrzę, o to chodzi. Ja na niego stąd nie patrzę. Słuchaj, ale zobacz, że te kliki on ci pokazywał. Bardzo nie pokazuje. Ona nie może wytrzymać ciśnienia, musiała pójść. I co, Kazełku, odpadasz, tak? Ja zjadłem, ja nie mam siły już zjeść tego. No to tak się nie da. Szkole czy coś. Odpadam. Odpadasz? No to odpadajcie, no. Niech zostaną tylko trzy osoby, które zostały. Dobra, to co? Finalistów mamy, tak? Znaczy finalistów. No Dredziarza do finalistów nie można, po prostu nie jest zawzięty. Staram się. Bardzo się staram. Ale w ogóle sprawdźmy, ile kto zjadł sosów. Tutaj kiepsko to widzę, Adam nie zjadł nawet jednego. Tutaj jeden skończony, tutaj dwa. Nie, trzy, nie. Dwa. Ty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, 13, 14, 15 sosów. 15 sosów. I teraz lecimy. 13, 14, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 sosów, stary. Jesteś nadal pewny tego, że z nim wygrasz? Tak. 35 sosów? Jesteś nadal pewny? Nadal? Już nie jesteś? Słuchaj, on się zapcha, a ja zobaczysz, nie będzie żadnego sosu. Ale ty się nie zdążysz zapchać tak jak co, on. Co ty mówisz o zapchaniu się, jak on wcina jeden za drugim cały czas? Tak robię. Widzę, że przyspieszyłeś, stary. Raz, dwa, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na trzy, na cztery, na piętna, szesna, siedem, na osiem, na dziewięć, na dwa, dwa, jeden, dwa, dwa, trzy, dwa, cztery, dwa, pięć, dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem, dwa, dziewięć, trzy, trzy, jeden, trzy, dwa, trzy, trzy, cztery, trzy, pięć, trzy, siedem, trzy, pięć, cztery, cztery, jeden, cztery, dwa, cztery, trzy, cztery, cztery, pięć, cztery, sześć, cztery, siedem, cztery, osiem, pięć, sześć, siedem, sześć, osiem, sześć, dziewięć, siedem, siedem, a siedem, trzy, siedem, cztery, co ty zjadłeś? 74 on ma. Ja jestem wale, dobra? Siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4,
7879. 79. A ja mam? Z jakim cudem? A, ty nie wiem, coś koło 7. Tu jesteście podobnie. Ja mam dużo mniej. To ja mam nagle taki. Może go przerodziłem się na nim, ale mnie aż tak dogonił w Kubaniec? Tak mnie przerodził. Dobra, ja jeszcze weź szybko podbij. Żeby no, wiesz, że jak Jaszczur się będzie załatwiał, na dwójkę pójdzie, nie? To będzie. Ale stary, on zjadł praktycznie tyle, co on. No, to znaczy, no obydwoje ogólnie, jak pójdą na dwójkę, to będzie wyglądało jakby robili jedynkę, nie? Mówiłem, że jestem kozakiem. Słuchajcie, 70. który sos, a ja robię tak. No i ja tak robię z eferem. Bo ja bardziej jaszczurkowo to wciągam, nie? Ktoś o co chodzi. No ta, bo ma język taki jaszczurki. Ja. Ale te sosy są pyszne! Morno, ja zjem 300, ja zjem 300! Weź tą łapę w tych sosach we mnie, weź! Wytworzyła się chyba chemia pomiędzy nimi. Tak! Chemia, jak jedynie czuję... To ta chemia, która stoi tu. Dokładnie, to ta chemia. Nie wiem, czy to mnie dogonił, bo ja mam problem z otwieraniem tego po prostu. Ja... No weź to otwierz jakoś całe ręce w tym sosie. No. Patrz, tak otwierasz, patrz. O, pa, widzisz, i tak muszę złapać se 10 razy i dopiero się otwiera. jesteście największymi pieprzonymi obrzydliwcami. Seta, 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 seta. Tomasz? Ja i tak wygram. Jesteś człowieku masz. Stary, nie wygrasz. Jak wygrasz? Co ty? Ja już widzę, że jesteś w tyle, bo on. Ja jestem w tyle? No zobacz. Chodzę na sam szczyt sosogry jak po schodach ruchomych. Tata cię nie nauczył jej sosa. Jedz z mamą Bigosa! Ja wydam 3000. Stary, wiem, że kłamiesz. Wszyscy już wiemy, że kłamiesz. Wydam te 3000. Nie ma idea. Wchodzę na sam. Ale ja czuję dalej, ja ty. On już 101 ma, a ty stoisz w miejscu, stary. Bo ja widziałem. Dam radę. Widziałem, obserwowałem całą sytuację. No wiem, że nie dasz rady. Dam radę. A ja to mogę. Ale... Ja jeszcze przez chwilę w ciebie wierzyłem, ale teraz już wiem, że Jaszu jest chory, nie? Zaraz skończę słodko kwaśne. Ja do końca je zjem i tutaj jest skończymy. 1,5 litra sosów. Boże. No ja liczyłem, patrz, każdy sos ma 25 ml. Czyli jak zjedłem 100, to jeden. To zjedłem 2,5 litra i jeszcze trochę. 2,5 litra sosu, czujesz to? Stary, nie dasz rady. Tylko słyszysz? Ty zjadłeś 2 litry. A on zjadł 2,5 i jeszcze je. Zaraz, za jaką łatwością on to robi? No jest. Ten człowiek jest chory. Ten człowiek jest chory. Załatwiałem prawie, a no jak można zjeść 2,5 litra sosu? No jak to się wrę, te 3000 razy? Jak? Ile to jest 90? Nie dam rady, no! Ja już przy 10 nie dawałem rady! Poddałeś się teraz? No stary, no ja nie mam z nim wygrać! No ja, zobacz, co on uprawia, patrz! Zobacz! On na śniadanie je zupkę chińską, stawia tam multivitaminę do środka! No, psychiłem. Człowieku! Co robisz, moją wiedzę psujesz? No człowieku, ja cię mam wygrać z nim, to jest potwór, to jest człowiek! Ty, on ma jakieś ludzi przełyk, i mu spada się do jakiejś kieszeni, nie? Nie ma, jak on to zje, łyka jak peliko! Nie, ja już nie dam rady, ja odpadam. To wygra! To jest jaszczur! Dawaj, będę miał 3 koła w portfelu. To nie jest mój były chłopak, nie? A to teraźniejszy jest, tak? Aha, czyli co, wróciliście do siebie? Nie! Ile zjadłeś, Jaszu? Ponad 100, co 3, co 4. Nie wiem, ze 103, 4. Ja nie wiem, czy mam w ogóle wszędzie z kibla. Tej nocy. Ale mi nie, ty ile do kibla? Dobra, no cóż, Jaszur zostaje zwycięzcą tego odcinka. Czemu on poszedł do zlewu? Nie nagrywaj tego. Jaszur, pożegnaj się. Pożegnaj się jako zwycięzca, możesz się pożegnać, no. Pożegnam się. A mogę w nagrodę swój zareklamować? Co? Mogę w nagrodę swój zareklamować? Tak, wbijajcie do Jaszura. Tak! No dawaj, żegnaj się. Żegnam się, zostawcie suba na tym palcu. Tam nie ma suba żadnego. W sensie montażysta za dużo pracy sobie będzie mieć. A to jest końcówka filmu. Pożegnaj się po prostu. To pa.